Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj na lot przyjechaliśmy do kolegi Czesława Kurs z miejscowości, pochodzi on z Blewo i tutaj też jesteśmy, zobaczmy, tu są gołębniki, czekamy na przylot gołębi z 500 iluś kilometrów, wprawdzie planowany był lot inny, tutaj kolega Czesław nam, czekaj, za chwilę pokażmy, bo tutaj patrzyliśmy, dzisiaj jest Bad Eldersloe, tak. A Eberswalde miał być, ale dzisiaj jest, tam troszeczkę zmian było tu wcześniej, ale dzisiaj mamy lot Eldersloe, to jest 535 kilometrów około. Tak. Tutaj kolega Czesław. Około, jest 540, nie? Bo to jest około, nie? No, kolega Czesław tutaj, witamy w ogóle i kolega, no tak, cześć, witam. I tak, kolega Czesław, jak wiadomo, że przedstawiamy na początku naszego fotoreportażu sylwetkę hodowcy, to chcemy powiedzieć, że tutaj akurat kolega Czesław, bo też na kolegę Czesława mówił Luis, żeby się ktoś nie, tak. Że tak nie zdziwił, że tak akurat się tutaj zwracamy. Wódka, mistrz z Blewa. Tak, ale kolega Czesław jest członkiem związku od 65 roku, wstąpił, kiedy miał 15 lat. Tak. Tu tutaj książeczkę pokażmy, taka książeczka tutaj jest, otwórz może i zobaczymy tutaj, o 50 rok urodzenia jest tam i 65 rok wstąpienia, czyli masz staż 52 lata tutaj w związku, tak? I od samego początku tutaj w Zblewie? Nie, byłem 3 lata w Lubichowie, bo tu ze Zblewem myśmy ale tak raz tu byli. Ale czy mieszkasz w Zblewie? Tak, tu mieszkasz, bo tutaj właśnie sekcja jest Zblewo. Ale należycie teraz do oddziału 074 Starogadański Kociewie. Tak. Natomiast perypety, jakie tu były, to i oddział kiedyś był, 0415. 415. Tak. Tutaj wasz jest teraz 30 członków. 30 członków, ja, tak połowę lotuje. Nie? Połowę lotuje. Tak. Zresztą wiadomo, na początku sezonu pewnie jest więcej gołębi hodowców chętnych, a później się wykruszają? Czy zawsze? Wszędzie się wykruszają. To jest w każdej sekcji, w każdym oddziale. To nie ma. Że mogą jedynie kłamać, że ktoś powie, że jest tam 20 w sekcjach do końca. Nie ma. Mów mi szczerze sobie, to jest 15 do końca takich hodowców. A zaczyna, wiadomo, 20-30. Wy tu macie teraz. A ja tu mam 8 macie lot? 8 lot. I ilu was teraz dzisiaj koszowało gołębie? Wczoraj, przepraszam? Wczoraj kładło 13 hodowców. 13 hodowców. 13. I razem zakoszowaliście ile gołębi? Tak, jest 400 gołębi. Około 400 gołębi. I teraz to te 400 razem pojechało z oddziałem 0740. Tak, kabina przyjeżdża, mamy piękna kabina, wszystko dobrze, przyjeżdża. Mi tu ostatni kładziemy i jadę w trasę, nie? I po prostu teraz czekamy na gołębie. Ty takie lody chyba właśnie jak teraz jest lubisz, takie 500, 700, takie dalej. Ja mam sztama gołębie, bo ja mam, oglądałem reportaż wczoraj Kaczyńskiego Mariana. Właśnie powiedzmy, to jest z Blewo, to jest niespełna 10 km, gdzieś tam 12. Tak, 12 km. Tak, od Lubichowa, gdzie byliśmy. A on mówi na maraton daje 40, że on uważa dalekie loty, nie? Mhm. A ja tu mam gołębie, latają od 100 do 1000. Jestem mistrzem, nie ma sprawy tam. Tu tutaj gołębie, jak jeden się pokaże, to pan sobie zobaczy i kolegom pokazać. Jedno za drugim siadają, nie ma żadnego, nie jest duże kapelusze poprawić i siadają gołębie. Tutaj kolega, jak jestem przy tym, byliśmy u Andrzeja Walędziaka, kolega Andrzej też mówił, że ma gołębie od ciebie i właśnie polecał mi, żeby ciebie odwiedzić, gdyż tutaj twardą ręką niejako te gołębie trzymasz, tak? Ja nie leczę gołębi, usuwam słabe gołębie, tak jak ja robię selekcję. Zobaczmy, przepraszam, tak zetrę, o tak wyglądają gołębniki, tam u góry jest wlot, tam będziemy sobie oglądać. Tutaj z zewnątrz widzimy takie wolierki, tutaj jesteśmy na posesji, tutaj za dużo miejsca widzę nie ma, ale to całkowicie wystarcza, bo cała twoja hodowla ile liczy gołębi? Ja mam w tej chwili 80 gołębi. Wszystkich razem? Z rozpłodem, ze wszystkimi? Wszystkie, tak. A młodych też ile? Czy a młodych jest 40 i mam 10 takich malutkich. Czyli oprócz młodych... Oprócz młodych. To, czyli jest około 100-120 gołębi. 60 lotuje i tych mam 20 do rozpłodu. Do rozpłodu. 10 mam zgubionych gołębi w tym sezonie. Mhm. Bo były dwa takie ciężkie loty, nie? I tam piątka mi siadła. To zaczynałeś iloma gołębiami lotowanie? 60. To teraz na lot dzisiaj dałeś ile? 42. 42, ale zostały wtedy, czyli jakieś zostawiłeś sobie jeszcze? 10, ale tu trzymałem córka w innej, bo mam takiego asa, że takie gołębi nie mają chłopaki. On ma 9 lat latał, teraz ma, on jest 06, 11 lat. 11 lat? Tak, ale co widać, to po prostu nie ma lepszych gołębi. Kiedy go wycofałeś z lotów? 2 lata temu? W zeszłym roku. Tak, on latał 9 lat, lot, dzień, jak był lot, on nie opuścił żadnego lotu, bo u nas jest błąd, co dobre chłopaki, tylko lotują co trzeci rok. Taki przykład tu jest kolega Leszek Połom, go prosiłem w tym roku, bo pewnie chciał tu ze mną rywalizować, ale mówiłem od razu, że nie ma żadnej szansy, nie? Bo oni są tacy, te gołębie jak idą tamtą stroną autostradą, stadionem, tam zobaczmy, tam jest autostrada, oni mają szybko, nie? A tu kolega zobaczy, te gołębie tu pójdą dzisiaj. Pójdą z tego bzu. Tak, i ze Starogardu. Czyli przelecą trochę. Tak, i tylko że ja tu jestem najkrótszy kilometraż. Starogard też i trusi, tak mogę powiedzieć, bo są stary hodowca.
zyskają na kilometrażach. Tak. Pelplin, kilometraż. Krystian mieszkał w Brednie. Właśnie powiem, bo wy tu macie najbliższy ten pomnik. Najbliższy. Krystian Chyła, który tutaj kiedyś też lotował. Mieszkał. On mieszkał tutaj, no, po sąsiedzku, jak tu kiedy przyjeżdżałem, to obok tam, gdzie no, pana Herolda, on tam na tej tak, samej on ulicy. Tak, on mieszkał. Taki mięsny, słynny, on młody chłopak i, tak, i Krystian taki trochę tam, lubi trochę takie podwóz brać. Tak i tutaj powiedzieć, jak się nazywa, i on tutaj ale lotował, ja tam a nie teraz mam tam lotuje z bardzo dobrymi sukcesami, bo Krystian w zeszłym roku chyba był mistrzem tam. Mistrzem Kociewia, położył wszyscy, to się dziwili. On jest młody i on będzie groźny. On będzie groźny. No ty z perspektywy 52 lat w związku stażu takiego długiego, to możesz to śmiało ja powiedzieć. Ja już jestem dziadkiem. Ja ty przesadzasz. Nie mogę, dziadkiem, jak kładziemy, mamy kosze ustawione, to jak mnie przypadnie tam na dół wkładać gołębie, to ciężko mi. A ludzie nie rozumieją tego. Nie rozumieją ludzie. No. Po prostu, że 2 lata temu awaria z gara była i przeszłą historię, bo musiałem na remont dać 1100 zł, nie? Nie taka była suma. A jeszcze chory byłem, wzięła mi taka ręka, się tu opuchła, nie mogłem i mój Przemek, syn kochany, te głębie znosił i jechał samochodem do Romana, do Pszczółków. Na pewno może go znasz, Roman, jak on ma, Narlok. I on zestawienie wszystko od nowa robił, po tym wszystko. Aha, żeby wszystko wpisać, żeby wszystko zrobić w nosy, Przemek przyjechał. I teraz i tak miałem najszybsza drużyna. A w tym roku jak idzie ci lotowanie? Super, tam są wyniki, śmiało może kolega sobie zobaczy. To zobaczymy, ale ty nam opowiedz po prostu, bo tam na małych czcionek nie będziemy widzieć, ale ty opowiedz. Ja mogę powiedzieć tak, że Arek Czubek, tu w sekcji? Tak, Arek Czubek 5 lotów był pierwszy. Prowadzi. Kolega właśnie, Arek, tak, tu mieszka na tym. Po drodze właśnie jak do Lubichowa się jedzie. W tak, o, już się tak prawie wysoko podniósł, ale jak mówiłem na początku sezonu, zawsze mówię, jak przyjdą loty, bo te pierwsze to są próbne loty. Za dużo jest tych próbnych lotów. A jak już przyjdzie 3-4-500, wtedy wiadomo, stary Luis idzie do przodu, nie? I już ja szósty konkurs. Luis, bo Luis na ciebie tak mówi. Tak, tak. Ja na dyplomach wszędzie. Andrzej Wolędziak dobrze wie. Tak, on z nami to stary był kiedyś kolega. Mi, o jeden, sobie żeś mi prześli. 6. i 7. konkurs to już byłem pierwszy. Pierwsza drużyna mnie. Czyli tobie, że zasadniczo wolisz takie loty te dłuższe, czyli pincetki te cięższe takie też. Bo te gołębie idą wtedy same. Dobrze, a jak powiedzmy było tak, czy przygotowujesz się jakoś specjalnie pod kątem, czy tylko to co mówiłeś, że selekcję taką robisz i twarde selekcja, trzymasz? I mam twarde gołębie, mam od 100 do 1000 gołębie i wszystko potem winę tu. Kolego jakby się, bo ludzie kochają pieniądze i jakby ktoś go ode mnie chciał kupić, za żadne pieniądze mnie sprzedał. Ale młode jakieś no, po nim czy tam dziadków, dwa razy miał, będzie można na pewno gdzieś tutaj się dwa razy miał w tym roku czyste, a teraz patrzałem dzisiaj i ma inne, zalęgnie. To kolego ten Krzysztofie, jak masz dobrego człowieka, hodowcy, co chce mieć naprawdę pocztowego gołębia, to jednego odstąpię. To powiedzmy jeszcze taką rzecz, to my go w sobie zrobimy zdjęcie, wstawimy na giełdę sobie. Ale to dla uciebie musi umieć chować gołębie. Czesław, nie jakiś sobie potrafi. W porządku, ale powiedz mi, z czego ten Winnetou jest? Z jakich to jest gołębie? Winnetou? To jest gołębie, jak wszedłeś w posiadanie tego gołębia, jak go wyselekcjonowałeś niejako z tych gołębi, które miałeś? Miałem bliska od Tazia Majkucki, tam mieszka z Ambincinem, tam kiedyś banda Wysokiego mieszkała. Kolega Majkucki, ja się go przedstawię, bo kolega Majkucki to też miał bardzo dobre gołębie, on nawet w Mistrzostwie Polski był bodajże w GMP w którymś roku 10, 11 czy 16, bardzo wysoko w każdym miałem w czołówce. No i on jest dobry hodowca, on był w Lubichowie, tam w nowym tych oddziałach, a teraz przyszedł do 074, do Stargardu, do Kociewia. Bo tutaj właśnie część hodowców też oprócz tego, że są w sekcji z Blewą, która jest członkiem oddziału 074 Stargard Gdański, też jest i do innych oddziałów też należą? Tak, tak, należeli, nie przechodzili. A teraz jak, teraz? Teraz tu przyszedł taki Tomek Bieliński. Co to jest tutaj w Stargardzie, czy jest w innej sekcji? U nas, w Blewie, tutaj, w Blewie. Tak, a są jeszcze jacyś hodowcy ze Zblewa, co są członkami w innych oddziałach? Nie. Nie. Na razie jest tak, że czyli ci co zostali, to co lotują, to są tutaj tylko tu wszyscy, w Blewie nie ma. I są do Stargardu. Nie ma takiego, nie? Tylko mieszkają tu w Pińczynie, tam Tadzio Majkucki, jak mówiłem, tam on mieszka w tych peryferach. Ja wiem. A powiedzmy wtedy, z jakich gołębi, ten Winnetou wróćmy? I to samiczka, matka była Winnetou od Tazia, oryginał. Pamiętam nawet numer, 766. A ojciec, ja miałem tego asa, ja kiedyś miał tam buczka. To dalej, jak on taki szybki był, on mnie później zatruł się. To jak on szedł, to ta budka mnie porwał o Kazik Dering. To wie coś o tym. To rozwaliłaś taką szybkości, jak on tu patrzy, mnie cholera. A ojciec tego gołębia, tak? Ojciec tego Winnetou. Tego Winnetou. A co to był, z jakiego gołębi to był gołąb? To był, ja miałem takiego asa, jeszcze Andrzej
Walenzie, jak się śmiał, bo ja miałem takiego starego asa, co zawsze jak loty mi żeśmy kiedyś mieli, no i Brandenburg, nie? A on siadał tam na tym wojaku wysoki budynek. I on był zawsze nazad, ale on tam siedział godzinę i dopiero wchodził do Gębnika. On nigdy nie chciał wierzyć, że bym tak szybko wracał. To był ojciec. Ale skąd go miałeś, a tamtego skąd pochodził? Oj, to już historia. Ale to ze swoich. To może to obejrzymy, może, bo możemy. A właśnie, bo tutaj, tam bo już parę, może, bo tutaj lot. Odbierz czas trochę powiem, bo tutaj wcześniej no. Hodowcy w Lubichowie Marian już miał gołębie, nie? Heja. Popatrzymy sobie, kolega rozmawia. Nie, nie ma. Na razie nie ma jeszcze nic. I słyszymy, zaraz będziemy wiedzieć. 5 masz, jo? Kolega z Lubichowa, 5 ma. A z takiego? No nie, zawsze muszę się zaraz pokazać. Tu która ta godzina teraz? 15:30, no to daje mi 15 minut. Zaraz właśnie powiemy. 15 i powinni być gołębie. Dobra, to czekamy. No. I popatrz, nie, tu jeden kolega, chcesz, możesz przyjechać, już masz piątka, to zdążysz. No i co tam, jak tam u kolegi są w Lubichowie już? Lubichowo ma 5, ten jak prezes młody już miał 7 teraz. Wcześniej też miał ktoś, nie? Jo, i Marian miał 4, a teraz już na pewno też ma więcej. Więcej, bo my jak kiedy tu przyjechałem, to miał 12, to Marian już miał 4, ale oni jaki lot mieli, też 500? Oni też 500. Tylko z innego kierunku chyba trochę. Jakaś miejscowość, on powiadał mi miejscowość. Tu, bo my mieliśmy, tutaj jesteśmy, że jest lot z Eldersloe i o której godzinie były puszczone tam? Oni puścili o 5 równy, a nasze 6:15. 15, czyli godzinę 15 minut później. 15 minut. Czyli jeszcze akurat właśnie już powinny się niedługo pokazywać. Nasze szybciej nie będą jak za 20 minut. Czyli ta godzina różnicy ponad jest. Trzeba ta policzyć godzinę. Godzina 15, coś takiego. Na samym starcie tylko. No. Zakładając, że jest to też, bo tu masz 500, tam było chyba 35. Oni też tam mieli 500 coś. Zobaczmy, pogoda dzisiaj zdaje się sprzyjać nawet, bo troszeczkę wiatru jest chyba w plecy mają nawet, nie? A nie ma deszczu, żadnych opadów, bo w zeszłym tygodniu było bardzo ciepło. Zresztą wczoraj tu też były bardzo zmienne, bo do godziny 10 było słonecznie, a później zaczęło padać i się w sumie taka pogoda do wieczora wyklarowała już, ale było bardzo zmiennie, nie? Ale wróćmy teraz do tego Winnetou. I teraz ten matka to masz od kolegi Mańkuckiego. Matka była od tak, a od... A ojciec był z mojego asa. Tego dnia to był as Opolak. Ja go ściągnął... To Zopola? Zopola to był. To jeszcze ściągnąłeś dawno temu, z 20 lat temu. Dawno temu, ale to był taki gołąbek, ja go później tu sprzedał, to żeby za niego wiadomo, co ja tam bierze, nie? Ale on nawet latał w tym miejscu, gdzie ja go sprzedał. Czyli mam pytanie, czyli to był z tych starych takich gołębi, które kiedyś z Opola pozyskałeś, tak? To tylko jednego to miałeś, czy więcej miałeś tych jednego. Gołębi? Jednego. Ja miał więcej, ale ten jeden i był z tego, super. I z tego połączenia kolegi Mańkuckiego plus tamtego gołębia z Opola jest Winnetou. Czy Winnetou. On ma jakieś rodzeństwo też jeszcze? Winnetou, wszystko, kolego, wszystko po Winnetou. Ten lot tutaj, możemy, nie ma żadnej sprawy, każdy lot, nie tylko ten. To pierwszy jest wnuk, 4311. Druga jest wnuczka, 7424, 7005, córka. Czyli to jest ten twój podstawowy gołąb. Tak. W zeszłym roku najlepsza roczna puchar ma, nie? Lotniczka. Lotniczka oddziału sekcji? Sekcji. Tak, ona tu, tego. I każde jego gołąbki, wszystkie idą do przodu. Mogę... Popatrzmy jeszcze, bo to był ten lot Eberswalde, to było 300 ileś kilometrów wtedy. Ja, tak? 335. Tak, bo to jest, teraz jest 500, to jest w oddziału was trzecia? A tu był Bad Oldesole, tu był ten lot, co powtarzamy. No, tu jest 500. 535, no. Tu widzimy... I tu jest 8858. To była, to jest rekordówka, ona była drugą samicą w Kociebu jako roczna. Czy też jest Winnetou? Nie, to nie. A tu jest znowu Winnetou, wnuk. Tu jest jako ten sam, co był pierwszy, a ten jest trzeci teraz. To jest ten sam, nie? Aha. Nie ma sprawy. 5018. Wnuczka 7426 to jest syn tej tu pierwszej, co jest. Czyli widzimy, rekordówka, czyli widzimy, że z tego gołębia Winnetou i z tego jeszcze, co powiedziałeś, to oprócz Winnetou, czyli masz jeszcze te z tych rozpłodowych, które masz, to też są takie, które się sprawdza. Ja miałem samicę od Jarka Wrzałki. Mam ją. Ona była jedyna, co miała 5 konkursów. 880 i zostawiłem ją do rozpłodu. I to jest jej córka tu. Tak. Aha, od kolegi Jarosława Wrzałki. Tak, tu 7402, to jest jego, nie, po tej, nie? 8806, to jest lotniczka, co zawsze mi robi tu u nas, nie? 8-10 konkursów ona. A to jest po samcu, bo on mi sprezentował samiczkę i samca. A ja po tej samicy wychowałem 8810, co jest do rozpłodu. A po tym samcu ta 8806, a ta lotuje, nie?
I to są gołębie, tylko jest ciężko później wychować dobrego gołębia, bo ja muszę mieć dobre gołębie. U mnie nie ma. Jak ja robię selekcję na koniec sezonu, panie kochany, jak pan przyjedzie, to pan zobaczy, jakie ja tu gołębie usuwam. Ode mnie jakby wzięli to, co ja usuwam, to by mieli pocztowe gołębie, bo ja gołębie usuwam. U mnie musi mieć przykład, no, już, no, żebym nie chciał przesadzić 5 konkursów. Inaczej go nie trzymam. Rozumiem. Odchodzi. Czyli teraz, czyli to, z tej linii Winnetou wiemy, później ma, słyszymy, wszystko że masz idzie. I od gołębi, od kolegi wrzałki, ale jeszcze, a tego pierwszego, którego mówiłeś, co teraz był tutaj 88, z tego co pamiętam, 88, tak? To jest z innej linii gołębi. To jest inny. To jest, to są za gołębie te? To są gołębie, ona częściowo pochodzi z tego opola, co powiem. Tak? Tak. Ona, nie? Czyli z tego gołębia, co był ojcem tego, ojcem Winnetou? Tak, tego ojca, z tego ojca nie z matki, co no, 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 ją tadzie. No, Majkuckiego, tylko nie, kolegi, z ojca, tylko tak. Tylko z ojca, tak? I jej dzieci, ja ich tak wiedzę, tu nie chowam, ich tyle, co pokazywałem. Tu jest 26, teraz jest na 8 lot poszedł, bo mnie gąb musi robić wszystkie. Ja tam praktycznie trochę tam zostawiam coś, nie? Przykład, jak mam teraz zostawione tego Winnetou 104, 14, to 24 takie gołębie. Na tym pierwszym straciłem bardzo dobre gołębie, nie? Ja w zeszłym roku dałem Grabanowi do Lubichowa po tym Jansenie, bo to jeszcze mam linia Jansen. To w Lubichowie był tylko mój, miał 5 konkursów na młode loty. Nie może nie sprawić. W lewie, tak jak mówiłem, co mam od po masce Jarka Wrzałki, nie? To ona też była w lewie jedyna lotniczko. I teraz mam po Winnetou wnuka, w zeszłym roku też był mój tylko jeden wnuk Winnetou. Jeden lotnik młody, co miał 5 konkursów. Czyli tutaj jak się sezon wszystko kończy, to jeszcze robisz po prostu tym lotnikom, które zostają, też selekcję cały czas. Selekcję robię. Rozumiem. Nie zostawiam, dom musi być u mnie wartościowy. Nie czyli te 60 gołębi, które na przykład, jak mówiłeś, na początku sezonu miałeś, to było po selekcji, którą dokonałeś w zeszłym roku, to ile takich, ile to procentowo było tych gołębi, które tam się z hodowli usunąłeś? No ja tak mówiąc usuwam, no żeby nie przesadzić, 15%. 15%, tak, to dość dużo. Nawet, nie? Rozumiem. Czyli tutaj mamy tego, tylko a Winnetou jaką bardzo barwę ma, jaką barwę? Niebieski. Niebieski. Zobaczymy na jedno go? Pióro. Zobaczymy go, jest zobaczymy, super. Poczekamy tak? Sobie, nie poczekamy na gołębie, one powinny, nie będziemy tam teraz chodzić. I mogę sobie gwarantować, że na te gołębie mogę gwarantować. Po prostu po Winnetou nie ma, no nie ma lotu. Na, nie było na niego lotu, latał 9 lat, latał wszystkie sezony. Nie jak jedni lotują co 6 A największe roku. Sukcesy, jakie tutaj miałeś w historii, to kiedy były? Z jakich, kiedy jako z Blewo sami lataliście? Oj, jako mam tych pucharów, już teraz nie biorę, tu z Blewo pucharów biorę tyle, co tam pieniądze mają mi dać, tyle co nam puchar dają, to te pieniądze mi dają, żebym miał na karmę. Aha. No, tu popatrzmy, tu widzimy, a Wesele Laga i Prymy widzę, też masz karmę? A o czwartek, piątek. A te karmy Wesele Laga to jakie to masz? Jerry widzę, tak? Yeah. Jerry, a tutaj te, a Prymy jakie to stosujesz? To są, tu dieta, nie? Diety? Tu jest super dieta. To dostają w dniu wkładania, super dieta to jest, nie? A tam jest zwykła dieta, a teraz dostają dzisiaj już. O, to jest super dieta. To jest super dieta. To dostają w dniu wkładania. Ja trochę ci przerwę, tu patrzę tak na półki, czy tam Czesław nas nie ściemnia, czy tam tu, bo mówi, że nic nie daje gołębiom, nie leczy usuwa. Ale tu masz, widzę coś, jakiś preparat. To jest puszczone. A, to jest Giantella, to jest Giantella, Tricho 40. I tu Atomix Forte, co to jest? Dodatek żywieniowy, to jest chyba polu. No tak. Glukoza, polu się daje glukoza do wody. Nie? Do wody. Do wody daje glukoza. Rozumiem. Pójdziemy do zobaczymy, nie? Dobra. Ma, teraz w głębiku nie ma ściemniania. Ja przez to nie mam dużo kolegów, bo idę prawdą. A prawdy nikt nie lubi, nie? Tak jest prawda, nie? Dobrze. Teraz tu za chwilkę pokażę, mam kolegę, idę tu śnieje. Czesław, jeszcze się zapytam, bo ty tak jak się zaczęłeś na emeryturze, czy pracujesz jeszcze? Która godzina? Tego nie wiem. Czesław, pracujesz czy jesteś na emeryturze? Co? Na emeryturze jesteś czy pracujesz? Tak, na emeryturze. Czyli masz czas na gołębie. Co? Masz czas na gołębie. O ja 10, żeby nie przesadzić, to 10 godzin najmniej. Żeby czyli nie prawdziwa pasja. Dziennie. Tak. Czyli mamy tak, 12:20, wypuszczone jest gołębie, są były o 6:15. Tak. Teraz mamy już 5 godzin są w powietrzu, czyli mają gdzieś około 100 ponad na godzinę na razie jeszcze, czyli pomału będziemy czekać, aż będą tutaj siadać. Brakuje 15 minut. 15 minut, to będziemy czekać. O, tak. Ty masz jeszcze, przypomnijmy, czekamy na powrót 40 ilu? 42 gołębi. Dwóch gołębi, które tutaj kolega tak. Czesław ten. A jak one przylecą? O Winnetou jeszcze mogę dołożyć, że komu te gołębie odejmie ta linia, tylko tych nie rozdaję specjalnie. Mhm. Bo nie chcę, nikt mnie nie kocha, nie chcę mieć takich tam. No żona chyba cię kocha. Ale komu bym, kto by te gołębie co nabył,
to by poznał przylot gołębi. To rozumiem. Są twarde, twardziele. Zaraz sobie zobaczymy i postaramy się jakieś kilka gołębi młodych tutaj, czy pochodzących z tego od kolegi Czesława tutaj, zrobimy im zdjęcia i wstawimy do nas na giełdę, tak, że będzie można zobaczyć. A na razie czekamy na przylot tych ptaków. Lukasa, szybko. Dopiero co się mówiłem. Taki, a nie mówiłem? Nakrapiany pstry. No, szpycy, nawet Lukasa, zobaczmy, ten sam. Zobacz. 43,11. I strzelę z tej strony. Ale proszę, no, czekaj, zobacz. Mówiłem, zobacz, kawy nie zdążyłeś. Ale widziałem, no nie, a mówiłem, no ile mówiłem, brakuje, mówiłem. I teraz no. Zobaczy. O. Zobacz, która godzina jest. Nóg asa. Zobacz, która godzina. Ja nie bym musiał zrobić sprzętu. Tu masz zegarek, tam masz telefon. On po prostu, to jest ten sam. Ty, ja też tak nie widzę, ale zobaczymy. Ja nie widzę bez okularów. No kurde, to trzeba przytrzymać, to zobaczmy tak. O, 12.32, mamy tego pierwszego gołębia około. Tam jest zegar Tauris, widziałem w garażu. To tak, tak, tam ten, jest. Jaki ten numer gołąb ma, pamiętasz? To oczywiście, 43,11. To jest, poczekaj, to jest gołąb, co był. To jest ten sam. Wnuk winę tu. Wnuk winę tu. Wnuk winę tu i idzie w zeszłym roku 10 konkursów. A ja konkursy dopiero liczę po 10 locie. Więc słuchaj, teraz... on tak siadł z tyłu tak właśnie. No on tu przylecił, ja akurat tym kawa, cholera. No to nic, dobrze, dobrze. Tutaj mamy trochę utrudnione patrzenie, ale zaraz czekamy, czekamy na kolejne gołębie. Zaraz, nie robię kawy, zaraz będą gołębie. No. On sam szedł, bo tu nic nie widać gołębia, nie? Przeważnie widać jakieś gołębie. No, no. On tu szedł więcej z tej strony. Zobaczymy. Ale to dobrze, bo będą przychodzić z tej strony, tu pójdą gołębie. On tak z nienacka zza domu no. Wyleciał, nie? No co bym siadłem, tak no. Trochę jeszcze postoją. Tu chwilę rozmawialiśmy akurat. Bo te gołki są kochane, tu trzeba mieć cierpliwość do nich, wiecie? O, nie ma, ale powtórzył. To widzę, małżonka przyszła popatrzeć. Też kibicuje, kibicuje żona? Hej, no przyjechała zawsze. Żona. Hej, no przyjechała. To co, popatrzmy. No. Przemek, zobacz. A teraz już nie godzina. Jaka godzina jest? Tak, zobacz. Dobry Krzysztof, witam. Zobacz, o której godzinie. Też hodowca? Nie. Nie, to syn. Ale kibic. On tam na te zegary, bo ja do zegarów tam nie robię. Bo ja nawet tam w punkcie nie robię, bo się boję, że wtedy te 2 lata temu miałem ta przygoda z tym zegarem. Cześć, Henio, jo, je! A oni nie sami robią, tylko... Bo on by... Bo jak ja bym to przy zegarach, oni byli czasami... Głupotki! Leżeć! I też masz kibiców, o! Już! Też się cieszą, że przychodzą goście. Kolego Krystianie, on jest szczepiony, on tam Krzysztof. Kolego Krystianie. Z chyło może być. No ja z chyba nie mieliśmy. Popatrzmy. Jak go tego chłopaka tak kiedyś lubił. Mamy drugiego gołębia i on przyleciał... Czesław, on przyleciał stamtąd, nie? Tak, on tu krąży, zaraz zobaczymy go. Dwa są już. O jest, o, zobaczmy. Siad. I drugi. Dwa są? Tak, jeden niebieski, drugi niebieski nakrapiany taki. Siadły sobie tam. O. To jest 50-18, wnuczka, a ty niebieski to nie widział. Widzisz, ten co był trzeci, to przyleciał, będzie odbity jako drugi. No. Szybciej weszła. Tak, bo chwilę weszła, ten niebieski no. Wejdzie chyba trzeci. To jest 14, 50, 18 ta groszka, a ty nie ma akurat te papiery. I to jest też po Winnetou Mini? To jest wnuczka Winnetou. Wnuczka Winnetou. Ja mam dużo, ja... O, tu jest kolega, może powiedzieć, że co zrobiłem. Winnetou? Córka Winnetou, bo już babcia, ja usunąłem, nie? Ona już robiła 5-6 konkursów, ja właśnie takie gołębie usunąłem i tu kolega... Kolegę przedstawmy właśnie, kolega tak, z oddziału Lubichowo. Tak. Z oddziału Nowe. Jest następny, panie Krystianie. Pardon. O, to jest 8806, 13 rok. To jest ta samica po tym, co od Jarka Brzałki, po tym Samsu, ta co pokazywałem. No, to jest 8, Przemek, idź zobacz. Bo może... 4, nie, to prawdopodobnie 3, to jest 4? No. To jest 4. No. O, odbiło, nie? Słyszeliśmy tam. Odbiło, to już mam z głowy, ale powiedzmy tak, bo kolega, ja powiedziałem Lubichowo oddział, to sekcja Lubichowo. Sekcja Lubichowo, ale oddział Nowe. To, co moje byliśmy... nazwisko Czubek Henryk. I to byliśmy właśnie u kuzyna mojego, kuzyna. Mariana Kaczyńskiego. Tak. I z Kazikiem, z prezesem starym Kazikiem Deringiem, na spółka to jabłuszko, bo to jabłuszko, a to sorga oryginalna Winnetou. No, a później mam piękne dwa samice, to są przez to wnuki też asa, nie? One oryginalna córka i lotowana, ona była 6 lat lotowana, no stąd ten. Nie było ani wiatru dla niej, ani deszczu. I tu Henio wziął na pół z tym, no z naszym moim, Deringiem, starym prezesem. Pamiętam, bo no. Kolega Dering to jego córka też we wsi u mnie ożeniona z kolegą, gdzie? Z Bizonem. Grzesiem, także nie, to nie. Od kolegi Deringa. Tak, tak, on był panie Krystianie, oni nie wiedzą, bo czy się komuś podoba, ja tu lubię jak to gra.
I ja lubię zabawa, bo ja co tu masz zapisane? Co mam zapisane? Cały notatnik, wszystko. Ja to jest pamięć zewnętrzna, pendrive taki. Mi kiedyś, bo ja jestem 52 lata w wniosku, mi kiedyś jak gołębie przyszli po lotach, teraz gołębie hodowcy w łożu uciekają, każdy jedzie sobie słono, nie ma na koniec nikogo. A kiedyś to wszyscy byli na koniec, flaszka rozmowna i każdy swoje asy chwalił. No. I mi tu Kazikiem Deringiem, prezesem Dubichowa i... I tu je kolega Henio, założyli klub weteranów nawet. Popatrz, kto to był prezesem klubu? To prezes jest Kazik. Wybrany, Kazik Dering. Prezes Kazik Dering. Sekretarzem Henio Czubek i skarbnikiem Czesław Kurs, tak. Myślnik no. Luis. No to mieliście no ten i dobrany. Mamy jednego członka, już się do nas pisał, Zenek Prabuczki, pierwszy za czwarty. A jaki tak. jest warunek wstąpienia do klubu, bo jak weteranów to... Na czym polega to? Ile lat stażu? Przynajmniej musi być 30 lat. 30 lat. Maryś nie chce pisać, bo Kaczyński mówi, że za duża składka. Aha, no właśnie. No tak, bo generała straży pożarnej emerytowanego nie stać może być. Tak, państwowej. Jak tak, ja widziałem to, tytułem jak oglądałem to karmę, ten stos ty karmy, to tam musi być. Nie, ja nikogo nic nie zazdroszczę. Tak i tak. Ja mogę winę tu może dostać więcej, nie, on byś to karmę nie wygrał ze swoim. Ale na chlebie nie idzie nic, słuchaj. Nie, nie idzie nic. Ale patrzymy sobie. Cztery mamy gołębie. Czekamy, czekamy za piąty, ale dowodzi to, że lot znowu będzie cięższy. A ostatnio jak miałeś, jak pierwszy do ostatnio na lot, ile miałeś gołębi? Ja zresztą miałem lepiej, bo ale miałem... dobrze, ale nie, ile miałeś wtedy wszystkich? Wszystkich miałem, Danula, ile było wszystkich wtedy? Tą w minucie 8 sztuk przyszło, padali jeden po drugim. Ale nie? Był krótszy lot, nie? Bo było krótszy coś, był, krótszy lot, nie? Tak? Ebenswalde, tak, to w minucie było 8 sztuk. O, jest piąty, jest piąty. Nie, niebieski. Niebieska, weź lulka do środka, jaja, już, heja. Do środka. Zobacz, Szemul, jakie to jest. Do dziesiątych mieli 31 gołębi. O, widzimy, pani się interesuje, widać. Kibicuje mężowi, a lubi pani te gołębie, czy nie? No lubię, a na wczasy pani z mężem pojechała kiedyś w sezonie lotowym? Nie, bardziej lubię gołębie jak męż. Ale to jest lepiej, dlaczego? Bo tutaj jest akurat piękna okolica, są jeziora w okolicy, w Borzechowie, Wiwicznie, tu jest pełno jezior, także można sobie... No córka winę tu, 7405, teraz jest piąta, no. Ta, co była na liście tam. Ta, co była, potwierdziła, nie? Potwierdziła 532. Słyszymy tutaj, jest? Słyszymy tutaj tak, widzimy niebieski. 10 konkursów. Szósty goł. Wnuk Winnetu. Na 6 gołębi. Na 6 gołębi to są 3 wnuki i córka Winnetu na 6 gołębi. To świadczy o starym Masie. Kto ma takiego gołębia? I ta ręka, co wyselekcjonowała. Kto ma takiego gołębia? 63 konkursy zdobył. To Czesław, może teraz jak mamy chwilę, to pokaż go tutaj, jak są hodowcy, jeszcze to oglądą go. Coś pięknego. Tu ma kolega córka. To zawsze oryginalne jabłuszko, znają wszyscy. To Czesław, przyjdź tego Winnetu, pokażemy go. 41, 165. Nie ucieknie? Córka. Pokażesz tego Winnetu, no to pokaż go. Czekamy. O. 8 minut 5.